Dziedzictwo Hogwartu to gra ze świata Harry'ego Pottera bez Harry'ego Pottera. Czy to miało prawo się udać? Nie trzeba być wielkim fanem przygód młodego czarodzieja, aby zauważyć, że bez chłopca, który przeżył, filmowy świat magii i czarodziejstwa nie radzi sobie najlepiej. Natomiast gry tworzone na potrzeby promocji kolejnych ekranizacji rzadko kiedy mogły się poszczycić mianem wartych uwagi. Dlatego do gry od Avalanche Software podchodziłem z przekonaniem, że Hogwarts nie ma na tyle ciekawego dziedzictwa, aby studio znane z robienia średnich tytułów na licencji było w stanie przekuć je na samodzielną grę wideo, która będzie czymś więcej niż żerowaniem na nostalgii. Oczywiście, mając w pamięci jak wyglądało życie w Hogwarcie i jak prezentował się sam zamek, to nie sposób nie być zachwyconym tym, jak został odwzorowany i tym, że zainteresowani w końcu mogli trafić do internetu dla czarodziejów, który dobrze znają i uczestniczyć w wymarzonych lekcjach obrony przed czarną magią, zielarstwa... lewitacji. Professor Hecate tells me she taught you Levioso. 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 Czy w końcu latania na miotle? Up, you stupid ratty school broom. Wait a minute. Do mnie. Jednak przez to, że Quidditch nie jest obecny w grze, można było się zastanawiać, jak i czy ten czarodziejski atrybut zostanie w ogóle wykorzystany. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. Success. Na szczęście rekompensatą jest możliwość swobodnego wykorzystywania go jako środek transportu. Now that's more like it. It's like a place right out of a storybook. Choć moim zdaniem lot na hipogryfie jest znacznie bardziej satysfakcjonujący. Ale szybka podróż tutaj także jest i jej fani nie powinni być rozczarowani. Można natomiast ubolewać nad tym, że zajęcia są bardzo często przedstawiane w formie nieinteraktywnych sekwencji lub prostych minigierek żywcem wyciągniętych z pierwszych Potterowych produkcji. Now, you all know what to do. A to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej, bo wystarczy chwila spaceru po szkole lub ulicach Hogsmeade, aby zobaczyć, że jeśli odrzemy ten tytuł z całej czarodziejskiej otoczki, to nie wyróżnia się on niczym na tle innych produkcji z otwartym światem. Jeśli miałbym wskazać jakiś konkretny wzorzec, z którego growy Hogwarts wyraźnie czerpie, to byłby to Horizon Zero Dawn. Produkcja Guerrilla Games również zachwycała kreacją świata, mechaniką walki, ale generalna historia, pomimo swojej wielątkowości, nie była specjalnie angażująca, wręcz uważam ją za pretekstową. Hogwarts Legacy podąża podobną drogą, bo to, że młody czarodziej dysponuje starożytną magią, jest zwykłym magafinem, abyśmy mieli powód do przeżywania roku w Hogwarcie. Let me see if I've got this straight. You have Ranrok and Rookwoodaft. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrok is trying to harness. If I didn't know you, I think you were... It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? Ponadto daje to do zrozumienia, że nasze poczynania nie mają żadnych większych konsekwencji. Oczywiście, próba stworzenia symulatora beztroskiego życia w miejscu, o którym wielu marzy, nie jest niczym złym. Jednak chcąc przytrzymać graczy na dłużej, a tym bardziej dostarczyć wieloletnim fanom niezapomnianego doświadczenia, twórcy powinni byli zadbać o wyraźne poczucie stawki. Co z tego, że może się nauczyć, jak rzucić Avada Kedavra, skoro jakiekolwiek konsekwencje są obecne tylko gdy chcą tego scenarzyści? Co prawda uczucia budujące nasze zaangażowanie emocjonalne tutaj występują, ale najczęściej podczas pobocznych questów, bo niektóre z nich tworzą większą opowieść przeplatającą się z tą główną. Dzięki nim zyskuje nie tylko fabuła, ale także postacie, które zazwyczaj wiele nie robią, w tym nie okazują emocji i nie zabiegają o to, byśmy chcieli zbudować z nimi jakieś relacje. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. What? I'm Adelaide. Wait a minute! Chłopaki się kolejta, nadciąga Adelaida. No! Wait! Dlatego, kiedy gra zaserwowała interesujące zadania mające związek między innymi z wyborem konkretnego domu, insygniami śmierci, czy kupnem gry na konsolę PlayStation... Oh, Penny is so
pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. To po czym niedosyt, bo dały mi one do zrozumienia, że twórcy mieli pomysł, by zaoferować graczom coś więcej niż wirtualną wycieczkę po magicznej szkole. All books and no play make one quite dull. Lumos. Ale ostatecznie zabrakło im odwagi, by popuścić wozy fantazji i kreatywności, na którą z racji umiejscowienia akcji mogli sobie pozwolić. What? Don't like the look of this. Okay. That's just like Dark Souls. No! God, please, no! No! Oczywiście, samo bycie uczniem Hogwartu i przeżywanie tego, co ulubione postacie, może być dla części odbiorców wystarczające i niewątpliwie deweloperzy byli tego świadomi. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Jednak zważywszy na to, ile czasu minęło od ostatniej pełnoprawnej produkcji z tego uniwersum, fani mieli prawo posiadać znacznie większe oczekiwania, zwłaszcza, że za dziedzictwo Hogwartu trzeba było zapłacić, jak za hity z najwyższej półki. Tymczasem są momenty dobitnie pokazujące, że jest to tytuł stworzony przez studio, dla którego to był pierwszy projekt o tak dużej skali. Kto wie, być może dziedzictwo Hogwartu miało pokazać, że nam graczom do szczęścia potrzeba czasami naprawdę niewiele, ale nie sądzę, aby sam fakt machania różdżką, czy założenia peleryny niewidki w świecie, który nie reaguje na naszą obecność, wystarczył do stania się grą, o której będzie się rozmawiało miesiącami czy latami. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps.